Marta Szymik-Telerz, witam w noworocznym odcinku Odgłosów Góry Zamkowej. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Szymon. Dzień dobry. Uczeń Szkoły Muzycznej w Cieszynie, który uczy się grać na wiolonczeli, która zresztą za Tobą. Dlaczego akurat wiolonczela? Wybrałem wiolonczelę. Znaczy, ogólnie na początku nie wiedziałam o istnieniu wiolonczeli. Jak przyszedłem oglądać instrumenty w szkole muzycznej, to oglądałem gitarę, skrzypce, ale żaden instrument nie spodobał mi się, tak? Podobał mi się kontrabas, ale ze względu na to, że w tej szkole nie ma gry na instrumencie, na kontrabasie, pani posadziła mnie przy wiolonczeli i spodobało mi się. Jak długo już się uczysz grać na tej wiolonczeli? 10 lat. 10 lat. A co sprawia ci najwięcej trudności? Najwięcej trudności, może nie o tyle co wiolonczela, ale ogólnie lekcje teorii w szkole muzycznej. Bo dla mnie to wiolonczela to jest przyjemność, to nie jest trudność. A co w takim razie sprawia ci taką największą przyjemność? Sama gra? Tak, bardzo lubię grać przed publiką, motywują mnie wyjazdy różne, koncerty, konkursy w różnych miejscach w Polsce. To mnie najbardziej motywuje. A o ciekawostkach na temat wiolonczeli opowie nam pani Paulina, nauczycielka Szymona. Dzień dobry. Ja wiolonczelę uwielbiam za to, że jak na niej gramy, możemy ją ciągle przytulać. Na początku kobietom nie wypadało grać na wiolonczeli, ponieważ siedzimy w rozkroku. Kobiety musiały grać w ten sposób, tak jak przy jeździe konnej. Na szczęście czasy się zmieniły i możemy wspólnie razem wszyscy grać i koncertować i cieszyć się z muzyki. No a dzisiaj jakie utwory przygotowaliście dla nas? Kolęda White Christmas i fragment Liber Tanga Astora Piazzolli. No to w takim razie słuchamy. Thank you.